Nieznane skarby, grafika i malarstwo od XV do XX wieku ze zbiorów Westprussisches Landesmuseum w Münster. Ciekawa wystawa zawitała do Muzeum Uniwersyteckiego przy Placu Rapackiego w Kolegium Maximum. Na wystawie możemy zobaczyć 46 wybranych prac graficznych i malarskich ze zbiorów muzeum, powstałych między końcem XV a początkiem XX wieku. Najstarszym obiektem jest pochodzący z 1493 roku drzeworyt z fantastycznym wyobrażeniem Prus, zamieszczony w Kronice Świata Hartmana Schedela. Chciałem zapytać, w jaki sposób powstawała ta kolekcja, którą dzisiaj można obejrzeć w Toruniu? Są to zbiory muzeów Prus Zachodnich z monastyru i zbiory te oni pokazują tutaj historycznych obrazów, krajobrazy miast i krajobrazy wsi, pejzaży tutaj tych regionów na północy Polski. Nie jest to malarstwo ani niemieckie, ani polskie. Chodzi tutaj o to, że jest to po prostu międzynarodowy projekt europejski i są to zbiory, które należą do nas wszystkich. Powstałe w 1975 roku Muzeum Prus Zachodnich jest głównym niemieckim ośrodkiem gromadzącym, przechowującym, badającym oraz prezentującym obiekty dotyczące kultury i historii Dolnego Biegu Wisły. Siedzibą muzeum jest renesansowy dwór Dorstendorf w Münster, a od 2013 roku będzie to pofranciszkański klasztor w Warendorf. Panie dyrektorze, dlaczego taka, a nie inna nazwa tej wystawy, którą dzisiaj możemy oglądać w Toruniu? Tak. Nieznane skarby, bo te obrazy w takim i grafika, w takim zestawieniu, jakim prezentujemy tutaj teraz w Toruniu, jeszcze nigdy nie były pokazane nigdzie w Europie. Bo my nie mieliśmy w naszym małym muzeum miejsca, żeby je zaprezentować. Były schowane w magazynie i ujrzały światło dzienne pierwszy raz tutaj w Toruniu. Od połowy XVI wieku zaczęto przedstawiać rzeczywiste widoki miast, a przełomowym dziełem było sześciotomowe Civitas Orbis Terrarum, w którym zawarto Vedute Gdańska na wystawie prezentowaną w wersji kolorowej. Do XVIII wieku pojawiło się szereg miedziorytniczych panoram pomorskich miast, m.in. Elbląga, Kwidzyna, Prabut czy Torunia, ujętymi z lotu ptaka. Tylko u nas po raz pierwszy prezentacja tych zbiorów. Co będzie dalej, to zobaczymy. Aha, to może w planach jest, że ma się pojawić też w Gdańsku i w Grudziądzu, bo o tym mówił przedstawiciel ministerstwa. Tak, po nas być może tam się pojawią te zbiory. Natomiast u nas niewątpliwie będzie kontynuacja, prezentacja kolejnych bardzo ciekawych rzeczy. Wśród prac malarskich prezentowanych na wystawie dominują dzieła gdańskich artystów kształcących się w powstałej tam w 1804 roku prowincjonalnej szkole artystycznej, która mieściła się na górnych piętrach bramy długoulicznej. To są dzieła z pierwszej ligi malarskiej, podsumowuje profesor Piotr Klugowski z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Przedstawiciele i niemieckiego ministerstwa i muzeum z Münster, oni podkreślają europejski charakter tej wystawy, że to nie są ani polscy artyści, ani niemieccy. Pan też na to kładzie nacisk? Myślę, że jeżeli w tamtym okresie działał określony artysta, żyjąc na tym terenie, no zawsze gdzieś jest to miejsce urodzenia. Kopernik też jest, możemy powiedzieć, Toruńczykiem, bo się urodził w Toruniu. To taki bardzo prosty przykład, ale myślę ważny. To jest ogólne dziedzictwo kulturowe Europy. Muzea, które w Europie są tworzone, szczególnie te, które właśnie w Niemczech, to Muzeum w Münster, ono sobie założyło jako takie kluczowe działanie, troska o dziedzictwo kulturowe artystów, powiedzmy, z Prus Zachodnich, z tutaj Pomorza Gdańskiego. No bo oczywiście my znamy historię, ta historia miała różny przebieg, ale w Europie wspólnej obecnej myślę, że tych granic już nie ma tej takiej historycznej ociężałości, że stoimy na stanowisku takim, a nie innym. Malarstwo prezentowane na wystawie pokazuje ewolucję od ujęcia realistycznego po przedstawienie wrażenia. Wystawę w Muzeum Uniwersyteckim można zwiedzać do połowy grudnia.